więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. O pamięci, rodzinnych korzeniach i życiu naszych babek rozmawiam dziś z Joanną Kuciel-Frydryszak, dziennikarką, autorką książek, w tym najgłośniejszej książki ostatnich miesięcy, Chłopki, opowieść o naszych babkach. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo wiem też, że jesteś bardzo zajęta. I to, że jesteś zajęta, chyba częściowo też wynika z tego, że ta książka jest absolutnym fenomenem społecznym. Ona już nakład przekroczył dawno 200 tysięcy. Czyta się ją wszędzie i mam wrażenie, że czytają ją wszyscy. Więc tak, zacznę z przymrużeniem oka. Czy czujesz się już trochę jak Remigiusz Mróz? Dobre. Ja nie do końca wiem, jak się czuje Remigiusz Mróz. Specyfika jego sukcesu polega na czym innym. On chyba pisze bardzo dużo książek z tego, co kojarzę w roku. Nie mam tych umiejętności. Natomiast bardzo dużo spotykam się z ludźmi, bardzo często. Mam wiele spotkań. Rozmawiam z ludźmi, docierają do mnie rozmaite opinie, książka wciąż trafia do nowych grup czytelniczych. To jest ciekawe, że z każdym tygodniem, mimo że już minęło 5 miesięcy od premiery, z każdym tygodniem pojawia się nowa grupa czytelnicza, dla której ta książka jest odkryciem, a w związku z tym nowe zaproszenia na spotkania, do rozmów. Potrzeba dzielenia się tymi doświadczeniami, tymi wspomnieniami i chyba też takie poczucie, że po raz pierwszy wspólnie przeżywamy jakąś taką sprawę, o której zwykliśmy nie pamiętać, albo nie chcieliśmy pamiętać, albo której się wstydziliśmy, dotyczącą po prostu naszej chłopskiej tożsamości. Nie jest to temat jednak nowy, ponieważ w ostatnich latach pojawiło się wiele świetnych książek, które uruchomiło już, zaczęło tę dyskusję. Wśród nich Ludowa Historia Polski Adama Leszczyńskiego, czy Chamstwo Kacpra Pobłockiego, także książki Michała Rauschera, ale również moich koleżanek po piórze, Alicji Urbanik-Kopeć, czy Marty Madejskiej o robotnicach. To wszystko właśnie dotyczyło tego nurtu ludowego. Natomiast pierwszy raz moja książka jest pierwszą, która opowiada o kobietach żyjących na wsi, o bardzo rozległej, licznej grupie kobiet, chłopek, przedwojennych chłopek, a więc też w takim bardzo trudnym, ciekawym, ale bardzo trudnym czasie dla Polski i w szczególności dla wsi, bo lata 30. to jest bardzo głęboki kryzys ekonomiczny. Z takiej książki dotychczas nie było. Ona opowiada o generacjach, no właściwie takich, o takim pokoleniu trzeciej generacji do tyłu, tak bym powiedziała. Czyli to rzeczywiście ten podtytuł opowie się o naszych babkach, odnosi się na przykład do mojej babci, rocznik 1917, ale dla wielu moich czytelniczek to są prababcie, dla niektórych matki. Więc czytają je także różne generacje i co innego w niej, jak się okazuje, znajdują. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle nie byłam przygotowana na to, że ta książka obudzi takie zainteresowanie, dlatego że kiedy nad nią pracowałam, kiedy ją przygotowywałam, zbierałam relacje, prosiłam o te relacje, także w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjnych, w ogóle nie miałam poczucia, że to budzi jakieś tak wielkie zainteresowanie, że ktoś czeka na tę książkę, zupełnie nie. Wręcz dawano mi do zrozumienia, że to jest taki trochę niewdzięczny temat. Właściwie tutaj te kobiety, no co one takiego robiły? No i to też ciągle przełamywanie cały czas tego mitu, który istnieje. Mi się bardzo podobało, jak swego czasu w swoich 13 piętrach Philip Springer napisał, że mamy taką skłonność do tego, żeby pamięć przedwojenną serwować w wersji Nowy Świat, pierwsze piętro front. Mhm. Czyli tak lubimy myśleć o tym ładnym świecie, że tutaj Adria, tutaj skamandryci tańczący po ulicach i wyśpiewujący swoje wiersze i tak dalej, że
ciągle jednak trudno nam się pogodzić z tym, że no, nie jesteśmy wszyscy ze szlachty, tym bardziej z mieszczaństwa, którego u nas za dużo zresztą nie było i że w ogromnej większości jesteśmy przecież z chłopstwa. Tak, i chociaż właśnie w ostatnich latach to się trochę odwróciło, to znaczy ludzie się zaczęli jednak identyfikować, utożsamiać i mówić, aha, to mnie dotyczy, to moi koledzy po biurze głównie opisywali ten okres wcześniejszy. Ja z kolei sięgnęłam do czasu, który jeszcze nasze rodziny mogą pamiętać. Z pierwszej, drugiej ręki, prawda, jakby od babci, od prababci, ale ta pamięć jest w nas, bo o powstaniu styczniowym już sobie nie opowiadamy. Natomiast właśnie o latach 30. nasze rodziny jeszcze mogą pamiętać, a niektóre wręcz dosyć dokładnie, bo opowiadały sobie szczegółowo, pod warunkiem, że ktoś chciał opowiadać, bo pewnie o tym zaraz też będziemy rozmawiać, że to jest pewien problem w naszych rodzinach. Ale co do dwudziestolecia, ja także zajmowałam się, czy interesowałam się właśnie II Rzeczpospolitą z perspektywy inteligenckiej, czyli no, napisałam dwie książki dotyczących poetów międzywojnia, czyli o Antonim Słonimskim i o Kazimierze Iłakowiczównie. To są książki biograficzne. I ten świat także mnie fascynował i dalej fascynuje, ale rzeczywiście jest to zupełnie inny świat. Ta przepaść klasowa, która dzieliła różne warstwy społeczne, jest z dzisiejszej perspektywy niewyobrażalna. My tego nie znamy dzisiaj. Tak więc rzuciło mnie w tematykę społeczną prosto właśnie z Ziemiańskiej czy z Adrii, o której mówisz i w ogóle tego nie żałuję, ponieważ świetnie się tam poczułam. Ale myślenia o II Rzeczpospolitej nauczyli mnie właśnie Iłakowiczówna, Słonimski, Czesław Miłosz, świadkowie tamtych czasów. I to też jest dla mnie jakiś kierunek myślenia o tym, bo oni przecież nie żyli w próżni i nawet jeżeli nie oddawali się w swojej twórczości, takiej pracy wyłącznie społecznej czy w ogóle w swojej działalności, to dostrzegali te problemy dotyczące klas ludowych, jak dzisiaj mówimy. I wielu z nich potem, ten akces do komunizmu, jakby właśnie tłumaczyło tym właśnie, tą potrzebą demokratyzacji, wydźwignięcia tych klas ludowych z tej opłakanej, po prostu opłakanej sytuacji. Ja przyznam, że dla mnie pierwszym szokiem, gdy zaczęłam czytać twoją książkę, było właśnie to, że opisujesz sytuację kobiet, ale w zasadzie no, całych chłopskich rodzin w latach 20. i 30. XX wieku, a nie XIX wieku. Ponieważ patrząc nawet na zdjęcia kładkowe, czy czytając fragmenty tej książki, z jakiegoś powodu byłam przekonana, że ona się będzie odnosiła do lat wcześniejszych, ponieważ jak to możliwe, że taki poziom nierówności społecznych i tak straszna nędza, ale też relacje międzyludzkie, które są tam zupełnie inne niż te, które możemy sobie wyobrazić. Macierzyństwo, ojcostwo, rodzicielstwo, relacje romantyczne lub w zasadzie ich brak głównie. Wszystko to jest tak odległe od naszego dzisiejszego doświadczenia, że ciężko uwierzyć, że to jest przepaść raptem dwóch, trzech pokoleń. To powinno być w naszej pamięci przecież. No wiesz, Ewa, chciałabym tak myśleć, że to jest tak odległe i zasadniczo to jest odległe. Ale wyobraź sobie, że ludzie, którzy znają wieś współcześnie, dzisiaj, często mówią mi, pani sobie nie zdaje sprawy, ile tego, o czym pani pisze, wciąż w mentalności wiejskiej jest, ile się zachowało. Więc tutaj mamy pewną ciągłość, niestety. Niestety, bo oczywiście te osoby na ogół myślą na przykład o przemocy, którą opisuje w rodzinach wiejskich, chłopskich, ludowych. W stosunku mężczyzn do kobiet, w takim poczuciu bezsilności kobiet. Więc niestety myślę sobie, że
nie jest tak, że możemy mówić, że to jest wyłącznie książka o przeszłości, że nic z tych mechanizmów nie przeszło na następne generacje. Ja myślę, że ona także z tego powodu rezonuje, że część czytelniczek w szczególności, ale także czytelników, no, widzi, ile tego zostało. Niestety, ja przypominam sobie, w Radomiu przyszła do mnie pani, która jest sędzią, orzeka w sądach rodzinnych, zdaje się. Powiedziała mi coś takiego, wie pani, ja nie mam chłopskiego pochodzenia, mój mąż ma i on kupił pani książkę, to rzadko tak taką drogą trafia do czytelniczek moja książka, zwykle to kobiety są pierwsze, które sięgają po nią. No tutaj było inaczej. Mąż powiedział, wiesz, przeczytaj to sobie, ponieważ ona orzeka w małym mieście i tam się pojawiają także mieszkańcy wsi. I mówi, zrozumiesz wtedy, bardzo wiele zrozumiesz, to ci się przyda do twojej pracy dzisiaj, prawda? To jest to, o czym ja mówię, że wielu czytelników zwraca na to uwagę, że no myśmy jakby nie porzucili wszyscy tych mechanizmów, ale oczywiście zgoda, że przeszliśmy ogromną transformację społeczną, jesteśmy w innym miejscu i też wiele czytelniczek i czytelników z taką jakby ulgą to czyta z kolei, że właśnie jesteśmy gdzie indziej. To teraz zatrzymajmy się na chwilę na tych czasach, powiedzmy w latach 20. i zaproponuję ci pewne ćwiczenia z wyobraźni. Czyli weźmy mnie, mam lat 40, wychowałam się na wsi, moi rodzice uprawiali ziemię, mieli gospodarstwo, większość mojej rodziny mieszkała w tej samej wsi. Tyle tylko, że przesuńmy tutaj licznik o 100 lat wstecz. Powiedzmy, że urodziłam się w latach 80. XIX wieku, czyli jest rok 1923. I teraz, jak może wyglądać moje życie? Czy na przykład umiem czytać? No jeżeli jesteś w 60% tych, którzy na wsi potrafią czytać, to umiesz, ale jeżeli jesteś w 40%, to niekoniecznie, nawet jeżeli umiesz czytać, to prawdopodobnie rzadko czytasz, bo nie masz kiedy, bo pracujesz, albo nie masz dostępu do kultury, ale głównie z braku czasu i też takiego osadzenia w kulturze. To już jest czas, kiedy powoli kobiety, te bardziej świadome, no więc to zwykle idzie w parze ze statusem ekonomicznym, czyli w bogatszych rodzinach można sobie pozwolić na prenumeratę czasopism. Więc być może czytasz czasopismo, ale czasopisma dla kobiet, czy w ogóle, już się takie pojawiają. Ale to naprawdę zależy od tego, od stanu posiadania. To jest główny wektor. Jeśli należysz do ubogiej rodziny, jeżeli taka jest w ogóle historia twoja, że wywodzisz się z biednej rodziny i na przykład zostałaś zeswatana z bogatym wdowcem, to być może wychowujesz trójkę jego dzieci i szóstkę swoich. Może. Albo zostałaś wydana, czy nawet sama wyszłaś za mąż z wyboru, ponieważ jesteś biedaczką, również za biedaka, bo tak się dobierano. Biedak żenił się z biedaczką. Bogaty z bogatą. Ale czy paradoksalnie oznaczało to, że biedni mogli sobie wybierać partnerów, bo nie mieli szansy być przehandlowani na przykład za morgi albo za krowę? Tak, dokładnie tak. Optymalną sytuacją było, kiedy rodziny na podobnym poziomie ekonomicznym dobierały się, prawda? Znaczy, no, podobał ci się chłopak, który miał tyle mniej więcej co ty i rodziny się zgadzały, rodziny się dogadały. No to jest optymalna sytuacja i bywało tak też, oczywiście.
Ale często rodzice mieli swoje pomysły, bo mieli te prowadzili te transakcyjne takie postępowania, powiedziałabym, i wiedzieli, kto kogo powinien spłacić, w jaki sposób, bo tutaj musisz rodzeństwo spłacić, ty pójdziesz, on da konia, tamten da krowę. To w ogóle dla mnie było niesamowite, jak ja to czytałam, bo to coś w rodzaju takiego przetargu, prawda? To tak to wyglądało. I często to ta wola kobiety w ogóle się nie liczyła, a czasem i mężczyzny, bo też wobec niego były jakieś plany. Ja tam cytuję taką świetną relację Stasi, takiej Stasi z Bierzenia, która mając 15 lat uskładała sobie biedaczka na posag. No i w związku z tym, że była gratką po prostu, poszło w świat, że ona ma pieniądze i ile, bo to było wiadomo, to było szeroko dyskutowane zawsze, kto ile ma. A wobec powyższego rodzina z sąsiedniej wsi zjawiła się w swaty i ona chcąc nie chcąc musiała wyjść za mąż nieszczęśliwie, za człowieka gwałtownego, brutalnego, który używał przemocy. I to jest szalenie ciekawa relacja, którą ja dostałam od wnuczki tej pani. Jest tak dosyć detalicznie zapisana przez z kolei jej córkę i stąd wiemy, ile ona zarobiła, ile dostała, ile ja to wszystko pokazuję. No i tutaj nie ma to szczęśliwego zakończenia. To znaczy ona tę przemoc znosiła. Prawda, bo chyba kobiety nie miały wtedy możliwości wyswobodzenia się z takiego nieszczęśliwego związku, prawda? Ponieważ one były całkowicie podległe ekonomicznie mężowi. Ekonomicznie, ale też z takich powodów, powiedziałabym bardziej może tych obyczajowych, kontroli społecznej, religijnej, no to wszystko były te paradygmaty, które ograniczały kobietę. Przede wszystkim władza w rodzinach chłopskich była bardzo silna, nie tylko ojca, ale także no w ogóle rodzina, prawda? I sprzeciwić się rodzinie oznaczało bardzo często odejść z domu, zerwać więzi, po prostu wyrzekam się ciebie, prawda? To takie częste słowa, które wypowiadali wtedy rodzice, jeżeli się sprzeciwiłaś ich woli. Więc tak, bunt oznaczał na ogół zerwanie relacji z rodziną. Co do rozwodów, one nie istniały właściwie. Śluby były brane w kościele, a więc bywały separacje. Zresztą część mężczyzn wyjeżdżało na przykład do pracy, już nigdy się nie zjawiali. Kobiety żyły często same, no właśnie w rodzaju separacji. Ja tam podaję taki skrajny przykład, ale on jest też bardzo ciekawy, tak zwanej pięknej Zośki, która była malowana przez krakowskich malarzy właśnie z małopolskiej wioski. Ona się odważyła odejść od męża. I też właśnie była zeswatana, sprzedana za morgi i w nieszczęśliwym związku z brutalem stosującym przemoc, zdecydowała się od niego odejść i on ją po prostu zamordował. No oczywiście to wiemy, że to jest jakaś skrajność, dla mnie to było tyle ciekawe, że ona się na to zdecydowała prawdopodobnie pod wpływem miejskich znajomości, no, osadzona była w środowisku artystów, więc rozumiem, że z tego powodu łatwiej było się na to zdecydować, na ten krok, ale co ciekawe, prasa, która to relacjonowała, bo to był taki wstrząsający, znany na całą Polskę przypadek pięknej Zośki, której zwłoki wypłynęły z rzeki, i prasa to przedstawiała w ten sposób, że właściwie ta piękna Zośka, ona nie zachowała się w porządku, bo w głowie jej się przewróciło i w dużym skrócie sama sobie jest winna, tak można było to czytać, prawda? No, zamiast tutaj słuchać męża, siedzieć potulnie,
odbiło jej pod wpływem właśnie tych znajomości. To taki tragiczny przypadek, no ale musimy pamiętać, że wiejskie kobiety właściwie dopiero zaczną się rozwodzić w latach 70. A mówimy o latach 20., 30. A czy udało ci się w trakcie zbierania materiałów do tej książki tak jakby trochę wejść w głowy kobiet, które żyły w latach 20., 30., żeby dowiedzieć się, co one same o sobie myślały? Jaki jest ich status w związku albo w ogóle w lokalnej społeczności? Jak one postrzegały to, kim mogą być i do czego mogłyby się ewentualnie jeszcze wyzwalać, gdyby miały, jak rozumiem, bardzo dużo różnych uwarunkowań, których nie miały. No, problem jest taki, że tych świadectw przed wojny jest bardzo mało. Dosyć obficie cytuję teksty powstałe już na przykład u schyłku albo w takiej dojrzałości tych kobiet, czyli pisane w latach 60., 70., kiedy one już z perspektywy czasu oceniają swoje życie. Na tamten moment to możemy coś takiego, spróbować zrozumieć na podstawie na przykład listów, których nie jest wiele z kolei, bo gdzież one wyjeżdżały, prawda, do kogo miały pisać, a już o takich rzeczach, o jakichś takich, z autorefleksją, no bardzo, bardzo mało tego jest. Listy pisane z Francji do Jules Duval, które pokazują ich determinację, takie pragnienie, to może króciutko powiem właśnie o co tak, chodzi. Poproszę wyjaśnijmy, dlaczego one pisały do tej pani. To była grupa dziewcząt, które wyjechały na Saksy do Francji i pracowały w okolicach miasta Tours w zachodniej części Francji. Tak się złożyło. Pracowały po prostu u bogatych chłopów francuskich, może nawet niekoniecznie bogatych, w gospodarstwach. I zwykle pracowały bardzo często ponad swoje siły, doświadczały molestowania seksualnego i różnych takich zachowań też jakby świadczących o tym, że były tam bardzo źle traktowane, chociaż nie wszystkie znowu. Ale ponieważ tak się złożyło, że opiekunką społeczną, którą Francja im przyznała, była z pochodzenia Polka, Jules Duval, pisały do niej listy z prośbą o interwencję i relacjonowały, co tam się dzieje, dlatego mamy wgląd w to. I to jest w ogóle wspaniałe dla mnie źródło, które udostępniła mi tłumaczka tych listów, pani Maryla Laurent. Dzięki temu po pierwsze widzimy ich język, widzimy w jaki sposób one się posługiwały polszczyzną. Ja w ogóle nie miałam świadomości, że istniała ta fala migracji, że Polki wyjeżdżały w sumie do Francji, nie tak do Bauera po prostu przez jedną granicę, tylko że dalej i że one też funkcjonowały tam pod jakąś opieką. To jest bardzo nietypowe z polskiej perspektywy. Oczywiście tak. Francja miała i fabrykach. To się właściwie zaczęło podczas I wojny światowej, kiedy kobiety zastępowały mężczyzn w fabrykach i zaraz się okazywało, że po prostu doświadczają molestowania, że są bardzo źle traktowane przez mężczyzn w tych fabrykach i powołano do opieki właśnie takie opiekunki społeczne. Jedną z nich została Jules Duval, która właśnie potem opiekowała się naszymi tutaj Polkami, które przybywały z różnych stron, i w różnych sytuacjach życiowych się znajdowały. Na przykład jedna z nich zostawiła dzieci i męża i po prostu pojechała tam pracować na tę rodzinę. To jeden z pierwszych listów, który ja cytuję, to jest właśnie prośba o to, żeby ściągnąć męża, który nie ma pracy i ona kombinuje, jak to zrobić, a przynajmniej dziecko. Są kobiety zupełnie młode, które nigdy dotąd nie wyjeżdżały, nie opuszczały swojej wsi i nagle znalazły się we Francji bez znajomości języka naturalnie oraz życia. Trzymane bardzo krótko zwykle w tych swoich rodzinach, nagle osiągały chcąc, nie chcąc, niezależność, z którą robiły co mogły, ale często po prostu się gubiły też w tym, bo nie potrafiły ani stawiać granic, ani się obronić przed przemocą, której doświadczały. Więc na przykład, bo skąd to wiemy też, nieopodal
istniał, funkcjonował sierociniec, który natychmiast zapełnił się polskimi dziećmi, które właśnie te kobiety rodziły. Więc to też jest taka historia, o której byśmy kompletnie nie wiedzieli, no bo to są zawsze opowieści źródeł. Jeżeli my nie mamy tych źródeł, wystarczyło, że nigdy by nie sięgnął, bo to francuskie badaczki znalazły w archiwum francuskim blok listów. Jaka to jest fenomenalna wiedza na temat warunków pracy, ale też takiej świadomości tych kobiet, które są niezwykle zdeterminowane, mówię teraz o Polkach, żeby wydostać się ze swoich sytuacji, ale też pokazuje poziom ich zagubienia w życiu. Więc tych źródeł oczywiście nie mamy dużo. Nie tak dawno jedna z pań etnografek, bo na moje spotkania także przychodzą osoby, które zajmują się etnografią, które badały te właśnie źródła i powiedziała mi tak, pani w tej książce pisze coś, czego myśmy nie mogli opublikować w latach 60., 70., dlatego że te kobiety nie godziły się na to, nawet jeżeli coś powiedziały, to nie godziły się na publikację, no to jest też zrozumiałe, opowieści swojego życia, jeśli tam była przemoc, prawda? Jeżeli tam był alkoholizm. Ale one się wstydziły, czy one nie chciały oczerniać swojej rodziny? Tak, wszystko naraz. I tabu, wiesz, i tabu, i lęk, i wstyd, no umiemy sobie to wyobrazić, prawda? No to są trudne rzeczy przecież bardzo do opowiedzenia światu. No i konkluzją tej pani było to, że dzisiaj to jest możliwe, wtedy nie, prawda? No bo po jakim my czasie to piszemy? Tylko, że dzisiaj już nie ma świadków zbyt wielu, którzy mogą o tym opowiedzieć. No otóż to. Tyle tylko, że wiesz, no wtedy... Nawet niedawno, to też była dla mnie bardzo ciekawa refleksja, miałam spotkanie z Sabiną Jakubowską, autorką powieści Akuszerki, bardzo popularną, bardzo popularna jest to książka, także opowiadająca o wsi. Sabina bardzo dobrze zna wieś i te realia i dzisiaj rozmawia, mówi ze starszymi kobietami powyżej 90, mającymi powyżej 90 lat, właśnie o tym, jak wyglądało rodzenie dzieci. No, to jest jakby główny temat zainteresowania, ale w ogóle także o ich życiu. I ona mówi, że one mają wielką trudność nawet dzisiaj mówienia o sprawach intymnych. W ogóle nawet nie chcą mówić, w jakich okolicznościach poznały męża, uciekają i ucinają tematy. I ja sobie to umiem wyobrazić, dlatego że kiedy rozmawiam z wnukami, potomkami rodzin wiejskich, chłopskich, to bardzo często okazuje się, że jest tak nikła wiedza. I również dlatego, że myśmy nie chcieli słuchać, zgoda. Bo tak też było. Często jest tak, że dojrzewamy do rozmowy na najważniejsze dla nas tematy, kiedy już nie mamy z kim rozmawiać. I to jest jeden z powodów. Ale również z tego powodu, że te rodziny często nie chciały mówić. Po prostu nie chciały mówić. Nie uciekały od tych tematów. Albo nie uważała je za ważne, albo o czym tu mówić, albo po co ci to, jak to mówi jedna z moich rozmówczyń, a co żeście takie ciekawe, babcia jej tak mówi, a co żeście takie ciekawe? I ona mówi, nic nie wiemy, niczego nie wiemy. I kiedy pytam o Wiktorię Kulić, która wyruszyła do Kanady, to chciałam wiedzieć, w jaki sposób zgromadzili środki na podróż dla Wiktorii. Kto o tym zdecydował, z jakim ona nastawieniem wyjeżdżała. I okazało się, że w rodzinie nie ma tej wiedzy, chociaż są osoby, wtedy jeszcze żyła pani, która pamiętała ciocię Wiktorię, ale mówi, babcia nie chciała nic opowiadać, kompletnie ucinała, żyła tylko pracą, mówi, i Bogiem. Więc w ogóle kontakt był bardzo mały, często w tych rodzinach. No oczywiście perspektywa wnuków na przykład jest inna niż dzieci, więc wnuki potrafią powiedzieć tak, babcia niczego nie mówiła, właściwie niewiele opowiadała, ale była, prawda, upiekła coś, piekła mi chleb. Tak, ta miłość włożona w szarlotkę, tak. To jest piękny fragment, który przytaczasz.
U mnie na przykład z moją babcią łączył mnie murzynek czekoladowy, takie ciasto bardzo popularne w PRL-u. Bardzo dobre ciasto, cały czas piekę. Właśnie. I moja babcia właśnie taką była ciepłą babcią, która wiedziała, co kto lubi i przyjeżdżała zawsze z kilkoma blachami do nas. Znaczy, bo dlatego piernik, dlatego murzynek. Wyczuwała nasze potrzeby i to było w ogóle coś niesamowitego, że naprawdę każdy dostawał poczucie, że jest najważniejszy dla babci. Ale to w ogóle było dla mnie uderzające i cieszę się, że doszłyśmy do tego wątku, bo zależało mi na tym, żeby on się pojawił. Jak na przykład opowiadasz, w jaki sposób kobiety podchodziły do swoich dzieci, a w jaki sposób na przykład ojcowie traktowali swoje, zwłaszcza córki, które, jak wiadomo, były głównie problemem, no bo trzeba było właśnie uzbierać na posag i wypchnąć ją z domu jak najszybciej, no bo jak się nie wypchnie, to trzeba ją karmić później bardzo długo i właściwie ona poza pójściem na służbę też nie miała za bardzo innych chyba szans, żeby znaleźć sobie jakieś zatrudnienie, jeżeli mieszkała na wsi, prawda? Więc jak rozumiem perspektywę trochę tych ojców, ale jak się dzisiaj o tym myśli, to było jakoś nieludzkie, to znaczy ten brak jakichś takich naturalnych emocji, uczuć, bliskości, czy to wynikało właśnie z tego, że te związki były aranżowane, czy z tego, że warunki były tak ciężkie, że oni się bardzo skupiali na walce o przetrwanie? Tak, i to, absolutnie tak. To znaczy, wiesz, no aktem miłości było karmienie. Karmienie było aktem miłości, czyli utrzymanie w ogóle dziecka przy życiu, przy takiej wysokiej śmiertelności. Więc jeżeli udało się wychować, dochować zdrowe dziecko, ubrać je właśnie, zapewnić jemu buty, posłać do szkoły, przynajmniej na elementarnym poziomie, to już było dużo, biorąc pod uwagę te trudne warunki. To była manifestacja, ona, miłość manifestowana przez troskę. No jest to też jakiś rodzaj miłości, jak najbardziej. Do tego wszystkiego rodzina chłopska miała, powiedziałabym, swój styl wychowania, prawda? Czyli dosyć taki oschły, zorganizowany wokół pracy. Tak, żeby wszystko działało, hulało i żeby zapewnić sobie przetrwanie. No to słabe osadzenie w kulturze też nie byłoby znaczenia. Jeszcze w dwudziestoleciu takie, wiesz, tam jedna z dziewczynek mówi, że chciała mówić dziękuję, tak jak w szkole uczyli, ale ojciec kazał im mówić Bóg zapłać i to, co ze szkoły, było bardzo często jakby tępione wciąż, to, co przynoszone ze szkoły jako pańskie, jako nie nasze, jako w ogóle jakiś rodzaj zgrywy. To wciąż była takie przywiązanie też do tej tradycji, po prostu bardzo zakonserwowane ten stały, stary styl funkcjonowania, to, o czym kobiety pisały, że ugotowałam zupę pomidorową, prawda, mąż się krzywił i te wszystkie zachody, żeby przekonać do nowoczesnych metod, na przykład, że dzieci się nie bije, że można o dzieci dbać. No jednak pedagogika dopiero pokazywała jakieś, w ogóle przede wszystkim badała to wszystko, to sposób wychowywania dzieci, pokazywała, jak to wygląda i też podawała jakieś zalecenia, które oczywiście dla wiejskiej rodziny były kosmosem. To przychodziło wraz z nauką, z kulturą, ale było obce tam. I tu już zaczynał się taki proces modernizacji wsi. I w zależności od tego, no jeżeli to były wsie wokół miast, to oczywiście on był intensywniejszy. Na tych oddalonych od miast, na Podkarpaciu na przykład, no to już oczywiście to były zaledwie echa tego, co działo się w miastach. A tymczasem ludzie w miastach poprawiały im się warunki higieniczne przede wszystkim. Choć oczywiście też były dzielnice bardzo zaniedbane, ale chłopi prawie się nie leczyli. I to też miało znaczenie, prawda, że to była taka na każdym froncie właściwie walka o przetrwanie. Szpitalne leczenie prawie było wykluczone.
na wsiach, taka niedbałość też, chociaż to już mamy, zaczyna się czas, kiedy są stawiane sławojki, ubikacje przy domach obowiązkowe. Ale to tak, jak to u nas, prawda? Kto chciał, to postawił, reszta tam coś skleciła, żeby się odczepiła władza. To wszystko szło dosyć opornie, ale no, kluczowe wydaje się to, że wiele osób sobie po prostu nie mogło na to jednak pozwolić. Ja tam pokazuję z nieporętu, nie wiem, czy pamiętasz, wyliczam, ile na wsi w nieporęcie mają książek, prawda? No to tam zdaje się połowa, w tym większość książeczkę do... Połowa ma jedną książkę, w tym większość to książeczki do nabożeństwa, więc to wszystko pokazuje, jak to wyglądało. To była dosyć zamożna wieś, która tonęła totalnie w błocie wtedy. Więc poziom też cywilizacyjny. Ludzie, którzy znają dwudziestolecie mniej więcej, nie dziwią się, bo wiedzą, że tak było. Ale dla młodych ludzi to jest po prostu kompletny szok, że w sumie tak niedawno, że właśnie prababcia, pradziadkowie żyli w takich warunkach. No, myślę, że im trudno w ogóle sobie wyobrazić, że nie było prądu, a przecież starsze osoby doskonale to pamiętają, bo wciąż spotykam ludzi, którzy się uczyli przy lampie naftowej. Dlaczego buty to wolność? Buty to wolność dlatego, że można przede wszystkim pójść do szkoły, jak się z dzieckiem, nie wstydzić się, że jest biedakiem, że jest się biedakiem, bo to jest brak butów. Oczywiście to było tak powszechne na wsiach, że jeżeli się było w grupie, chociaż nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ja tam pokazuję takie zdjęcie dziewczynek ze szkoły z Mazowsza i one mają wszystkie piękne sukienki, fryzury i chyba jedna ma buty. Tak. Prawda? Wszystkie są bez butu. Więc... Tak, to mnie w ogóle na tych zdjęciach uderzało, że jednak my trochę myślimy o wsi tak przez pryzmat jakiejś ekranizacji Ani z Zielonego Wzgórza, czyli tych kanadyjskich dzieci w końcówce XIX wieku, które wszystkie mają buty. Tak. A jak się patrzy na nasze zdjęcia jeszcze z lat 30., to tam prawie wszystkie dzieci są na bosaka od wiosny do jesieni. Jest takie zdjęcie, kiedy w Bożencinie budowana jest szkoła, nie wiem, czy zwróciłaś tak. uwagę. Jest kobieta z taczką bez butów. Więc, tak, bo to nie tylko dzieci miały tak. problem z butami, tylko tak. też kobiety, prawda? Tak. Ty zresztą świetnie właśnie, tak a propos tego, co mówisz, świetnie napisałaś na stronie więzi, że te nasze wspomnienia, czy te nasze idealizacje, prawda, te nasze wyobrażenia, po tej książce należałoby trochę chyba napisać osmolić. Tak. tak, tak. Więc oczywiście jest też taka grupa ludzi, która romantyzuje, idealizuje wieś, albo sobie wyobraża przez pryzmat jakichś obrazów z filmów. Natomiast część, która zna historię swojej rodziny albo właśnie warunki dwudziestolecia, nie jest też tak bardzo zaskoczona. I to jest taki drugi też typ reakcji, prawda, że a ja to wszystko znam, bo ja w tym wyrastałam w tych opowieściach, więc są ludzie, na których to wrażenie nie robi. Są tacy, którzy mówią, to koszmar w ogóle, koszmar, ile tam jest przemocy, tego wszystkiego, tego zacofania, a są ludzie, no tak, no wiadomo, że tak było. To w ramach anegdotek o nieoczekiwanych skutkach przeczytania tej książki, to parę tygodni temu, gdy był na Netflixie głośny film Znachor, nowa ekranizacja, to oglądałam to i cały czas sobie myślałam, że no wspaniała jest ta Zośka. Generalnie wszyscy kochamy Zośkę z tego filmu, bo to jest taka charakterna baba, taka zadziorna, pyskata, no generalnie wiadomo, po prostu od razu serce roście, ale patrzy się na nią i się myśli, ile ona ma tych bluzek, skoro ona była chłopką. Wtedy, w tych latach 20. to jest niemożliwe, żeby ona mogła mieć tyle tych ubrań. Ja sobie od razu przypominam te wypisy z twojej książki o tym, że kobieta miała jedną bluzkę, jedną spódnicę, jeden płaszcz taki odświętny kościołowy i czasami jedne trzewiki i że mimo tego, że ten obraz wsi w Nowym Znachorze
miejscami może jest bardziej realistyczny niż we wcześniejszych filmach, ale to w dalszym ciągu jest trochę bajka, prawda? To znaczy... Tak, to jest bajka, ale my lubimy bajki, więc wiesz, ja nie mam nic przeciwko bajkom, ale musimy wiedzieć, prawda, że to jest bardzo, bardzo luźna opowieść. Ja też oczywiście nie opisałam każdej chłopki i każdej rodziny. 10%, 11% bogatych chłopów, no, także miało bogate córki, tak? Czyli właśnie te, które już można było dużo lepiej wydać za mąż, połączyć gospodarstwa, robić różne rzeczy, albo na przykład wykształcić. I trzeba też pamiętać, że ja część tylko wykorzystałam wiedzy, którą zgromadziłam w czasie pisania. Więc na przykład trafiłam na relację bardzo, długo się wahałam, czy to dać, czy nie, ostatecznie tego do książki nie włożyłam. A na przykład taką szczegółową relację, którą mam, o tym, jak bogata dziewczyna z bogatego domu była przeznaczona właśnie do edukacji. Ojciec chciał ją wykształcić i nawet studiowała. Bardzo źle się z tym czuła, przyjechała do Warszawy, w ogóle się tu nie mogła odnaleźć, nie chciała tego. Po prostu ojciec jej jakby zaprogramował życie, że będzie panią. To jest może o tyle ciekawe, że ja piszę głównie o tych, które marzyły o tym, żeby zostać panią. Tak, jest cały rozdział Panią nie będziesz. Tak, tak. I rzeczywiście ta fraza się pojawia w tych relacjach bardzo często, panią nie będziesz. Tak? Albo one mówiły, o, jakbym chciała być panią. Natomiast tutaj było inaczej. Ona wprawdzie studiowała, ale była bardzo nieszczęśliwa, ale zakochała się w chłopaku biednym. No i to już było za dużo dla ojca. On ją kompletnie wydziedziczył. I ona klepała z nim straszną biedę, z tym chłopakiem. Do momentu chyba okupacji, jeśli pamiętam, kiedy ojciec się złamał i pozwolił jej wrócić do domu. Ale to było natychmiastowe odcięcie od rodziny, natychmiastowe wygnanie. Także ona rzeczywiście zapłaciła wielką cenę taką nędzą za niesubordynację wobec ojca. I to stawiało je w innej sytuacji jeszcze niż te biedne chłopki. To znaczy one tutaj naprawdę niewiele miały do powiedzenia. Czy skoro zostało ci tak dużo materiału, to możemy jeszcze liczyć na jakiś dyptyk, albo właściwie tryptyk, bo no, mam wrażenie, że już ta książka z poprzednią, ze służącymi, bardzo ładnie rozmawiają ze sobą te pozycje. Będzie trzecia? Wiesz, niewykluczone, dlatego że tego jak mówisz, materiału mi przybywa z każdym tygodniem, to znaczy każde spotkanie właściwie, to są nowe opowieści, to jest coś niesamowitego. Ja też jakby czekam na nie. Planuję niebawem poszerzyć wydanie Służących do wszystkiego. Wspaniale. Więc tutaj dojdą nowe relacje i wciąż jestem na nie otwarta i polecam się bardzo serdecznie. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Moją gościnią była Joanna Kucie-Frydryszak, dziennikarka i autorka głośnej, poczytnej i absolutnie zasłużonej, bestsellerowej pozycji Chłopki, opowieść o naszych babkach, o której pisałam na naszej stronie więź.pl. I jeśli chcecie trochę więcej się dowiedzieć o tej książce, to polecam też moją recenzję. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl/więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.